Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny i w dzisiejszym materiale wraz z innymi redaktorami opowiemy wam o światach fantasy, które naszym zdaniem są warte uwagi. Zapraszam. Faerûn to świat znany doskonale wszystkim fanom RPG i Dungeons & Dragons. Dokładnie jest to kontynent znajdujący się na planecie Abertoril. I choć to tylko niewielki jej fragment, to właśnie tam rozgrywały się historie znane z takich gier komputerowych jak Baldur's Gate, Neverwinter Nights czy Icewind Dale. Dodajmy także, że to właśnie tam spotkać można Demogorgony czy samego Vecna, którzy obecnie zyskali spory rozgłos dzięki serialowi Stranger Things. Nim jednak pojawiły się one na monitorach i ekranach, wiele osób przemierzało ten świat wyobraźni i za pomocą papierowych wersji, odgrywając wymyślonych przez siebie bohaterów. A czym takim wyróżnia się to miejsce, że znalazło się ono w naszym zestawieniu? Cóż, jest to z pewnością raj dla wszystkich fanów fantasy. Znajdują się tu bowiem takie rasy, jak chociażby elfy, krasnoludy czy orki. Wybór jest jednak znacznie większy i spotkać można bardziej egzotyczne tabaksi, kenku czy shadarkai. Nie brakuje też fantastycznych stworzeń, w tym smoków, jednorożcy czy sowo-niedźwiedzi. Jest to bowiem połączenie wielu innych uniwersów, w tym tego stworzonego przez Lovecrafta czy najróżniejszych mitologii. Wielu zauważy też nawiązanie do Śródziemia, choć sam twórca twierdził, że Tolkienem inspirował się w bardzo niewielkim stopniu. Tak czy inaczej, każdy odnajdzie tu coś, co zna i kocha. I to pewnie dzięki temu ostatecznie skusi się na zajrzenie do Faerûnu. Będzie to także dobry wstęp do zapowiadanego na ten rok filmu Dungeons & Dragons Złodziejski Honor. Cześć, witajcie. Porozmawiajmy sobie chwilę o najciekawszych światach fantastycznych. Moim zdaniem w takim zestawieniu nie może zabraknąć Koła Czasu Roberta Jordana, ponieważ jest to seria, która zdecydowanie wyróżnia się właśnie bardzo ciekawym, dopracowanym i złożonym światem przedstawionym, który autor włożył mnóstwo serca i pracy, to widać gołym okiem. I myślę, że wszystko, co potrzeba, powie wam moje przekonanie, że jest to jeden z niewielu światów, który jest w stanie konkurować ze Śródziemiem. Jeśli chodzi o głębie, jeśli chodzi o ogrom historii, jaka została przez autora stworzona jako tło dla samych wydarzeń opisanych w fabule. I myślę, że po prostu jest to świat, w którym można się zatopić, kiedy sięgniemy po książki. Dlatego, że znajdziemy tam chociażby ogrom kultur i regionów, które żyją własnym życiem, mają swój własny koloryt, swoje własne zwyczaje i gdzieś tam wchodzą ze sobą w interakcję, przeplatają się tak, jakby to miało miejsce w świecie realnym. Także jeśli spojrzymy sobie na mapkę dołączoną do książki, to możemy mieć pewność, że te nazwy nie są po prostu pustymi placeholderami, tylko rzeczywiście tam dzieją się rzeczy, tam żyją ludzie, tam czeka na nas jakaś przygoda. Oprócz tego mamy tutaj koncepcję samego koła czasu, czyli ciekawe podejście do jakby przekonań na temat losu, to znaczy koło jest siłą zewnętrzną względem świata, która wszędzie nici losu, tak jak sama sobie zażyczy i w związku z tym ludzie na ten los mają wpływ niewielki, a cały świat funkcjonuje w pewnej cykliczności i powtarzalności zdarzeń i epok. Mamy tutaj też bardzo ciekawy i złożony system magii, o którym mógłbym się rozwodzić znacznie dłużej niż mam na to w tym momencie czas. Natomiast w każdym razie bardzo polecam tę serię. Myślę, że jest to świat, który można eksplorować w zasadzie godzinami, czytając karty powieści, które krótkie nie są, ale zdecydowanie potrafią wciągnąć. Atreja. Kraina stworzona przez jednego boga, Aiona. Na początku był to jeden wielki świat, wypełniony pięknymi widokami i spokojem. Jednak w wyniku wojny ludzi i dziwnej smoczej rasy, Balaurami, Atreja została podzielona na cztery części. Dolną krainę, zwaną Eliseją, światło otulało całą krainę, dzięki czemu była ona piękna i spokojna. Ludzie zamieszkujący tą część Atrei nazywali siebie Eliosami, a ich Deiva, czyli wojownicy wykorzystujący moc Eteru, posiadali białe skrzydła. Górna kraina nazywała się Asmodea i była totalnym przeciwieństwem. Światło praktycznie nie istniało, a ludzie żyjący tam musieli przyzwyczaić się do ciemności i zimna, przez co ich skóra stała się blada, wyrosły im pazury i mieli czerwone oczy. Nazywali się Asmodianami, a ich Deiva mieli czarne skrzydła. Przylegle do tych światów mieszkają wspomniani wcześniej brutalni Balaurowie, którzy uważali się za najlepszą rasę i chcieli wykończyć pozostałych mieszkańców. Ich kraina to Balaurea.
Ostatnią część Atrei stanowi tak zwana otchłań, wypełniona wieloma małymi wysepkami. Były to fragmenty świata, które dryfowały w przestrzeni. Właśnie tam najwięcej walk toczy się między trzema rasami. Eliosi i Asmodianie nawzajem się obwiniają o zniszczenie krainy. Kiedy gracz wybierze jedną z tych dwóch ras, bo balaurami nie można grać, będzie dostawać zupełnie inne informacje dotyczące tak zwanego straszliwego kataklizmu. Które są prawdziwe? Nie wiadomo, ale każda przedstawia drugą stronę jako tą złą. Przez co pokój pomiędzy tymi rasami zapewne nie zapanuje. Której rasie pomożesz w tej wojnie, to już zależy od ciebie. Niech Aion macie w swojej opiece. Kraina, o której chcę wam opowiedzieć, to Alagesia, która jest dziełem młodego autora książek Christophera Paoliniego, który napisał kilka właśnie w tym uniwersum. Oprócz tego jedna z nich została zekranizowana, a także w oparciu o przygody bohaterów powstała także adaptacja growa. Powstała całkiem udana gra zręcznościowa pod tytułem Eragon, tak samo jak pierwsza część książek Paoliniego. Całe to uniwersum, cała kraina jest przesycona magią, jest zamieszkana przez różne rasy, porośnięta gęstymi lasami, z pełna urokliwych wiosek, rzek, dużych miast, nierzadko u stóp potężnych, niedostępnych gór, a także, co jest w niej niezwykłego, to, że jest ona strzeżona przez smoczych jeźdźców, którzy są niezwykle uzdolnionymi wojownikami, zarówno władającymi magią, a także bronią białą, szczególnie mieczem. Strzegą oni pokoju w całej tej krainie, która jest świetnie przygotowana, ma bardzo bogatą historię, zawiera różnorakie legendy, a co za tym idzie, nie brakuje w niej także złoczyńców, co stanowi świetny asumpt do tego, aby przeżywać przygody, by jej bronić, by zostać bohaterem. Wiele z postaci wykreowanych przez Paoliniego dostąpiło tego zaszczytu, przez co całość tego uniwersum jest skierowana raczej dla młodszego odbiorcy, ale także i ci starsi znajdą w tym wszystkim coś dla siebie, ponieważ cała Alagesia nie odstępuje od światów ukazanych w Gwiezdnych Wojnach czy we Władcy Pierścieni, gdzie kanoniczne dzieła stanowią zaledwie wycinek w historii całego tego świata. Tutaj nie jest inaczej i warto się z nią zapoznać. League of Legends od wielu lat cieszy się olbrzymią popularnością i generuje potężne zyski, a to głównie za sprawą mocnej sceny e-sportowej. Odnoszę jednak wrażenie, że w całej tej rywalizacyjnej otoczce wzrok wielu fanów nie zatrzymał się na pozostałych dobrych aspektach. Przykładem jest kryjący się za kulisami Summoner's Rift ogromne uniwersum z rozmaitymi krainami i czempionami, którzy przecinają się ze sobą w trakcie swoich fascynujących przygód. Zatrzymajmy się więc ze spamowaniem Q na Masterze i rzućmy okiem na fantastyczny świat Runeterry. LoL, podobnie jak jego pierwowzór, czyli Dota będąc dodatkiem do Warcrafta 3, opiera zasady rozgrywki na ogromnym uniwersum fantasy pełnym różnorodnych krain, mężnych wojowników i rozmaitych kreatur. Nazywa się on Runeterra i składa się z dwóch wymiarów, fizycznego i duchowego. Każda kraina Runeterry, jak i jej przedstawiciele, różnią się od siebie klimatem, systemem wartości, polityką itd. itd. Do wyboru mamy na przykład Mroźny Freljord, czyli krainę inspirowaną Skandynawią i Wikingami, bezwzględny Noxus przypominający w swojej polityce Imperium Rzymskie, czy nawet niewidoczny dla zwykłych śmiertelników Bundle City, pełne ciekawskich stworków zwanych Jordlami. Jeśli lubicie czytać historie fikcyjnych miejsc oraz ich bohaterów, to w przypadku LoLa i Runeterry czekają was długie godziny lektury. Każdy grywalny champion ma swoją biografię, historię pochodzenia i przeczytać można to na oficjalnej stronie LoLa. Do tego dochodzą jeszcze liczne opowiadania, eventy tematyczne, jak chociażby ten ze zniszczonym królem Viego i wiele, wiele więcej. Potencjał drzemiący w zasobach Runeterry dostrzegł Netflix, który ponad rok temu wyprodukował serial animowany Ark. Akcja toczy się w steampunkowym mieście Piltover oraz jego undergroundowej części zwanej Zone. Animacja skupia się wokół znanych z tej krainy postaci, takich jak Jinx, Vi, Echo czy Caitlyn i od razu przypadła do gustu zarówno fanom LoLa, jak i niezaznajomionym z grą serialomaniakom. Jak widzicie, uniwersum ligi sięga dużo dalej niż na potrzeby zwykłej rywalizacji 5-5. Ja was serdecznie zachęcam do zagłębiania się w nie i jestem przekonany, że z uwagi na ogromną różnorodność, jaki ten świat oferuje, każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć w nim coś dla siebie. Gloomhaven to miasto, w którego okolicy toczy się akcja jednej z najlepiej przyjętych gier planszowych ostatnich lat. Rozgrywka jest wariacją na temat klasycznego plądrowania i wyrzynania w pień zastępów wrogów, którzy czyhają na nas w mrocznych podziemiach, tajemniczych ruinach i w całkach tytułowej osady.
Gra ujęła fanów unikalną mechaniką i systemem rozwoju postaci, jednak i sam świat przedstawiony w Gloomhaven przyciąga uwagę, ponieważ nie jest typowym przedstawicielem gatunku fantasy. W tytułowym centrum wydarzeń lądujemy około 300 lat po zakończeniu wojny pomiędzy ludźmi a podobnymi do demonów Valrathami. Po wprowadzeniu pokoju założony został Gloomhaven i rozkwitł handel pomiędzy wszystkimi rasami zamieszkującymi kontynent. W multikulturowym mieście oprócz ludzi znajdziemy przedstawicieli wielu ras. Inox, rdzenne plemiona żyjące w zgodzie z naturą. Postawni, silni, owłosieni, z trzema rogami na głowie i zestawem ostrych zębów. Quatryl, drobni w budowie inżynierowie i złote rączki, wykorzystujący swoją pomysłowość do tworzenia mikstur i wynalazków. Orchid, długowieczni obserwatorzy, którzy podczas medytacji połączyli swoje ciała z kryształami i wykorzystują nabytą wiedzę do władania magią. Ester, tajemniczy podróżnicy przez czas i wymiary, których zamiary i motywacje nie są do końca znane. Harrower, roje owadów posiadające kolektywny umysł, odrażający i mało rozmowni. Valrath, groźni z wyglądu, ale powściągliwy w zachowaniu, potomkowie demonów. Savas, kamienni poszukiwacze magii żywiołów, dążący do perfekcji w ujarzmieniu pradawnej mocy. Wyrmling, gryzania podobne, zwykle dzikie plemienne grupy, lubujące się w przemykaniu cieniami i prowadzeniu równie ciemnych interesów. Co istotne, w świecie Gloomhaven nic nie jest czarno-białe. Natura i archetyp postaci nie przesądza o sposobie jej działania, a zło nie ma jednoznacznego celu wyniszczenia wszystkiego. W wielu miejscach czyha zepsucie, jako wpływ demonicznych wymiarów, a w głębinach wód, niezbadanych puszczach i w górskich jaskiniach wciąż mieszkają przedwieczne bestie. Gloomhaven to niebezpieczny świat zmieniających się motywów, znajdowania balansu przy dokonywaniu wyboru i dbania o własny interes. Same postacie kierowane przez graczy również odbiegają od stereotypów i nie sprowadzają się do typowych ról wojownika, maga i druida. Zwykle znajdują się gdzieś na łączeniu klas i posiadają unikalne zdolności. Sprawia to, że świat Gloomhaven fascynuje, wciąga i długo się nie nudzi. Niedawno pojawiła się druga część gry, Frosthaven, skupiająca się na mroźnej północy krainy, a niebawem ma wyjść system RPG, który pozwoli na głębsze zanurzenie się w świecie zarysowanym w planszówce. Czekamy. I tyle od nas. Pozostaje mi się z wami pożegnać i zaprosić do innych fantastycznych treści na Ostatniej Tawernie. Jeśli ten materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na dole, a my widzimy się w pozostałych materiałach. Hej.